Cześć, tutaj Albert, właściciel kanału, który nie ma w zasadzie żadnego konkretnego tematu. Było tu już wszystko od poradników do grania w głupie gierki poprzez parodie. Teraz przyszedł czas na vlog kulinarny. Więc tak, nie owijając bawełnę, chciałbym wam pokażę wam, jak usmażyć rybę, ale nie byle jaką rybę, ponieważ nie będzie to ani dorsz, ani karp, tylko coś bardziej oryginalnego. Będzie to seaside kotleciki rybne. Stanę też jako shiftele de paste. Pnbchnokteta. Kosztowało nas to złoty 99 w Kauflandzie. 2020 rok. Przed 7.30 musimy to zjeść. Zdążymy. Znaczy, może być ciężko. 30% Nicki Minta i Mielonej. To jest... Co to za... Kurwa, co to za... Co to za... Nie będzie dało się z tego zjeść, no to zagramy w tego hokeja. A żeby usmażyć nasze ryby, potrzebna będzie patelnia, na której smaży się takie oto krążki hokejowe. Smażymy. 5 minut łącznie, czy? 5 minut na jedną stronę. Jest to olej specjalny do tego, znanej marki... Firmy po domu? Nie, firmy Tesco. No w Tesco z tego samego robi się, wiesz, tam... Inne krążki hokejowe. Twój dom czegarów krążki hokejowe i olej. Tutaj mamy kapustę kiszoną domowej roboty. Tu się robi rosołek, ale to nie to samo. Już się rozgrzewa. Więc tak, krążki mają po około... AA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 A
Jest coś dobrego w lodówce, żeby można było to zjeść? Ketchup. Żeby dało się to zjeść. No to tak więc trzeba to obracać, żeby się równomiernie w różnych częściach patelni smażyło. Wtedy jest zdrowsze. Ale czekaj, nie liczyliśmy czasu. Ile to się już smaży? Nie wiem, 40 sekund. 32, 43, 44. No, myślę, że w tym momencie można już sprzątnąć tą tacę. No, łap fokus. Zanim zmierzymy objętość naszego potwora, obrócimy go na dół. To nie będzie takie łatwe. Jest to zimne jeszcze. Takie 5 minut. O kurde! Dla porównania, taki pyszny grzesiek kosztuje złote 39. Minęło już jakieś 10 minut, w środku dalej jest lodowate. Ja to obrócę jeszcze ze 3 razy i... Przydatnymi rzeczami podczas jedzenia tego posiłku mogą być ketchup w bardzo dużych ilościach, żeby zabić smak, kołek do prania, żeby zabić zapach, no i miska do żygania. Przygotowywane przedsmażenie jest już gotowe, będzie można je za chwilę wsadzić w ryj. No już, więc można spróbować to zjeść, najpierw bez kieczuku na hardkora. No czuć bryzę morską. To wygląda jak jakiś skisły ryż, czy co, nie wiem co to jest. O kurde! Jak to smakuje? Jak masz Wigilię. Takiemu dziecku karpia z tą skórą i to nie smakuje i robi... I tak to chyba żyje. Zrobi takiego kraca i sprzeda w kafę. No czekaj, złapmy fokusa tutaj, w loku i rany. Zioła, jakby tam ktoś mógł zabić smak. No to ma konsystencja. Kurwa, zaprawę murarską i ktoś by ci dolał wody. I ona by tak, o. Jak są chitosy, nie? Do takie świderki się do zębów przykleja. Ja to będę zaskrobywał przez 2 miesiące. Mi się udało zjeść 2, także... Ten posmak. Jak zjesz mniej, no to... Nie wiem. Zjadłem wszystkie. To są zmielone chyba wszystkie ryby, jakie mieli... Co się kończył termin. No a teraz zrobili z tego krążki hokejowe, które nie zdały egzaminu. Z
Wiedzieli, o, może ktoś to zje. Powiemy, że to ryba. Taka skarpetka kokejsty, Jezus, jakie to ma posmak. Dawaj, dawaj, słabo ci idzie. Leci z ryja, takie dobre. To... Pewnie. Nowy Korn wyszedł, bardzo fajna płytka. Kurwa. No, tak więc, przeniesie mi się do innego pokoju z nadzieją, że będzie smakować inaczej. No, mój klimat robi swoje. Nic nie pomogło. Szoczuk. Albo... Stryczek. Stryczek to jest najlepsza opcja. Jest takie gówno. W Kauflandzie już tego nie ma. Kupiliśmy ostatnie egzemplarze. Są tam jakieś kości, żył, nie wiem tego. Mózgu. No tak wygląda, jakby ktoś jednak miał to w dupie. I miał taką krwawą srakę. I ten ketchup to jest ta krew, ojej. Ten kanał idzie w złą stronę. W ogóle... Co fakt, że idzie, to jest jakiś szok. Zmiana kontentu. Ale ty zjadłeś już czy... Niestety podgardle już się zmieniło, nie do poznania po zjedzeniu czek. Challenge. Gdzieś to do końca. No, ale wiesz co, ja ci powiem, że naprawdę. Na wojnie w Afganistanie pewnie to jedli, bo to jest takie uzależniające, że potem tylko to jedli. Trzeba się, że Amerykanie dawali do Afganistańczyków, żeby jedli i umierali. No, żebyś ty nie umarł. Śmiertelna dawka. Ciężko, zostawiać ten posmak, taki bardzo jakby przypalonego tego karpia, który wcześniej był w ryju tego dziecka bez zębów, z próchnicą i później... Czekaj, bo zrobiłem wątek, o czym mówię. Nie wiem, coś tam o próchnicy. A wcześniej? No nie o tym, że już gówno. A wcześniej? Nie pamiętam. Właśnie. Co mi się z mózgiem dzieje? No, to już są nieodwracalne zmiany. Przedawkowanie kotlecików rybnych. I został nam ostatni kęs. Jak się mlaska, to tak jakby ten posmak ulatywał. Nie. Na obrotę, że... właśnie ten Afganistan. To ci Afganistańczycy, z tego co wyczytałem na TVP Historia, czy TVN Historia, zabudziłem sobie mój przesłuchę na ryby, to oni mieli ten posmak tego czegoś na ryju, nie mogli się go przełknąć i umierali z głodu. I później te dzieci afgańskie zmienili, zrobili z nich... I wysłali je do Kauflandu. Zrobili z nich książki hokejowe. Tak jest. Podążając szlakiem Kauflandu. Ostatni bastion. Najlepsze zostało na koniec ketchup. Tak, ketchup. Talerz. No nie, wygrałeś, naprawdę. Tak, nie dziękuję. Teraz zabijam. O Jezus, o nie. Ale to musisz teraz w żołądku frugo. Jezus. Tak więc to była recenzja krążków hokejowych firmy... Jaka to była firma? Kaufland i chuj. No, firmy Kaufland. Dziękuję, że nam się z wami podgardle, Albert, w skrócie, pa. Miejmy nadzieję, że do usłyszenia.